Witam. Dzisiaj przeprowadzimy mały i głupi test. Czy ten oto wspaniały dron będzie w stanie latać na dodatkowym zasilaniu? To się niebawem okaże. Będziecie wszystko widzieć i słyszeć. Dobra. Odpalamy drona. I teraz zobaczymy, czy jak podłączę baterię, czy coś się nie spali. No i tak może być. Zrobione, żeby było na auto. Podpinamy baterię. No i na razie nic nie wybuchło. To nigdy nic nie wiadomo, tryb normal. Silniki działają. Także jęczą jak jasna cholera. Ale żadnego złego komunikatu nie ma. Chodzi tylko o czas lotu, więc zobaczymy jak długo w trybie normal. Pokazuje, że mam 18 minut, no teraz już nawet mniej. Ale wszystko się nagrywa. Także spoko. Latamy w trybie normal jak Mavic'iem. Powiedzmy, że do 30 na godzinę. Nie szybciej. Szybciej nie ma po co. Minuta od startu za nami pokazuje 17 minut. Przelecę tutaj koło siebie, to usłyszycie jak tu gwizdzę. Ale musi więcej tachać. No, takie trzęsiawki dostał. Idziemy dalej, jak 30 na godzinę, zobaczymy jak długo. Dwie minuty od startu. Dwie i pół minuty pokazuje, że na 13 zostało prądu. Trzy minuty. Mamy, podlecimy kawałeczek dalej. Jest za daleko, żebym potem nie musiał łazić. Cały czas prędkość w granicach tych 30 na godzinę się tak staram trzymać.
4 minuty i 73% baterii. Krążymy dalej. Prawdopodobnie to lipo będzie do wywalenia. To nie ma 2000 mAh jak bateria DJI, tylko 1200. Ale to się, czego się nie robi dla nauki. Samochodzik nam minął. Ale nie będziemy go gonić. Nie to jest istotą eksperymentu. Mam 5 minut i 66% baterii. Kolejny samochodzik nas mija. Polo. Sześć minut i 59% baterii zostało. Nad sobą troszkę przelecę. Siedem minut 52% baterii. Strasznie te silniki słychać. Kolejne auto pojechało. Osiem minut i 45% baterii. Próbujemy wylatać tak do 20%. Pięć
9 minut 37% baterii. Minut 29% baterii. Także Lipol już prawie już zdechł, tam już nie ma prądu. Można przyjąć, że 12 minut do 20% baterii. Z moimi gadkami wstawię ten nagrania bezpośrednio z drona. Wyszło 12 minut do momentu, jak wcisnąłem hamulec, chcąc wyłączyć automatyczny powrót do domu. No i mi się zatrzymał dron, tylko 12 minut. Także latanie przy 30 na godzinę, no do 30 w trybie normal, to prawdopodobnie dało nam z minutę, albo dało całe nic. Wydaje się, że się nie opłaca montować. To się pogodzić z tym, jakie to ma ograniczenia. To nie 5-calówka, gdzie można dowalić nawet 4S, 2P, jakoś to będzie latało. Zresztą dla ciekawskich film tam gdzieś mam na swoim kanale, możecie zobaczyć. Następnym krokiem będzie zbuduję sobie Liona 6S o równoważnej pojemności 2000 mAh bateria. Teraz tu miałem podłączoną pizzę 1200 6S. Także ona już prawdopodobnie śmietnik i do niczego się nie nada więcej. Bo pewnie wyssało mniej niż 3-4. Ale dobra. Jeśli to cokolwiek wniosło do waszego życia, to fajnie. Test jak zwykle z tytułu: nie rób tego w domu, bo spalisz chałupę, jak to mówią Amerykanie. Tam stodołę, czy oni tam mieszkają, ziemianki, lepianki. No i do następnego, może już na Lionach te teście. Trzymajcie się, do zobaczenia.